Rosny dla rekordu. Piłka w pole karne i gol! Mateusz Pereira! Kompletnie pozostawiony bez opieki Brazylijczyk i rekord wychodzi na prowadzenie Przemyślu. Pawlak wstrzymany przez Kubika, jeszcze pomaga mu Budniak. Marek wychodzi z kontratakiem, Marek podaje do Kubika, Kubik strzela jeszcze, Marek! Jakim cudem teraz złapał futsalówkę. Rakić urwał się lewą stroną, Rakić ostry kąt, trafia w słupek Serb. Marek utrzymał się przy futsalówce. Marek zagrywa przed pole karne. Gustavo Henrico, jeszcze Budniak uderza na bramkę, jeszcze Marek! 2-0! Lisę pola karnego Michał Marek, były król strzelców Fogo Futsal Ekstraklasy, podwyższa na 2-0. Takie pozycyjne Eurobusu. Uderzenie z dystansu, nie był do końca pewny. Gdzie po tym strzale Bruninho zmierza futsalówka, Bartłomiej Nawrat jeszcze ucierpiał, tam jeden z Eurobusiaków. Różnymi sposobami starałem się rozerwać tę defensywę rekordu Eurobusiacy, ale nie jest o to łatwo. Masado, mocne uderzenie, odbił piłkę przed siebie Bartłomiej Nawrat. I się grać 1-1. Świetnie teraz Dubał, gdyby lepiej uderzył na bramkę. Jest w polu karnym Marek, ale teraz podanie do Seidlera. Jeszcze dobitka Gustavo Henrique, musiał się wyciągnąć jak struna między słupkami Roman Kautok. Użycie stopy Popławski, kontratak Eurobusu i teraz Bruninho nie trafił do siatki. Jeszcze uderzenie Machado, słupek ratuje teraz rekord. Zastawnik zagrywa na piłkę z boku, wycofał futsalówkę do Rakicia, Rakić, kapitalna akcja, rekordu, ależ akcja, ależ bramka zastawnika, futsalówka jak po sznurku wędrowała teraz pomiędzy Bielszczanami, po tej asyście Rakicza zastawnik nie mógł już tego popsuć, kapitalne uderzenie, Eurobusiacy już nie kontynuują gry, dziękują sobie za udział w tym meczu jedni i drudzy. W spotkaniu 17. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy Eurobus przegrywa na własnej parkiecie z rekordem Bielsko-Biała 0-3.